to take you back there. You may feel a little disorientated at first. But you will be perfectly safe. The building in the photo is the headquarters for Advanced Defense Strategy, or ADS. They are, or should I say were, the UK's leading weapons manufacturer. They were developing a weapon known as the Corner Gun, which apparently you remember. Oh boy. O, jest ciekawe. What the fuck just happened? Is this real? The answer is slightly more complex than the question, I'm afraid, Mr. Black. It's real enough. For now, just relax and explore. Okay. Okay. Pamiętaj. Steal the prototype. The corner gun. Highly likely. We believe someone hired you. Text message says Robert. Probably Robert Ramsey. Worked for a rival company, FDG. So one company hired me to steal from another. Don't worry about piecing it all together, Mr. Black. Just relax and... And relax and explore. Yeah, I got it. Easy to say. Harder to done. No. Jest jakiś kod, którego nie mamy jeszcze. A będzie go zebrać zapewne. Edg Bastion Baston zamknięte z powodu konferencji ADS-u. Baston Road w Brinkham będzie zamknięta w obu kierunkach w odcinku między Alcester a Cormer Road od godziny 26 czerwca do godziny 27 czerwca. Na południu są problemy z kanalizacją i konieczność prac konserwacyjnych. Zresztą zalecza się korzystanie z objazdów. Ciekawe. A, to jest to. Okej, czyli pozostaje mi tylko... O, tu są nawet jakieś ślady, damn. Okej. Lampki żadnej nie ma. Relax. O, tu jest. What the fuck is that? It's quite simple. We programmed in a simulated projection of your real-life scanner. It will help you make sense of any inconsistencies in your synaptic recall. Your memories. Yeah, okay. Okay. To było... dość ciekawe, muszę powiedzieć. Dobra, tu klamki nie ma. Opportunity to engage your mind at last. Not just shoot your way out of a problem. Careful. Those pipes will burn if you get too close. Burn? I thought this was just a memory. It is. But your brain will give you the sensation of being burned.
What affects the mind affects the body. Cause and effect. This is crazy. Dobra, to jest termowizja, dobra. Kurde, no, co ty mi tu mamy? Nie ma tu. A, tu jest jeszcze. Musi iść tak, dobra. Elegancko. See, you're more than capable of figuring it all out. Chodźmy sobie teraz tak. To. Nie tędy. What's going on? Something feels off. Yes, you appear to be experiencing a slight temporal anomaly. You're remembering events in the wrong order. It's just your mind trying to make sense of it all. Perfectly normal. Ciekawe. To będzie ciekawie. Uuuu. Uuuu. To jedziemy z tym koksem. Uuuu. Not really. Why don't you approach the firing line? All coming back to you, I see. Kind of. It will soon enough. How much did you know? How much did you know? How much did you know? Aby. A, tu, dobra. Okej. I co? Co teraz? What? Aha, wejść, dobra. Crouch and move forward to continue. Okej. Tut. A. Okej.
Okej. How much were you responsible for? Białe diody. Okej. Building. Technically, you're not even there, Mr. Black. No, trzymaj się tego, trzymaj się. Smaki. Dobra, zobaczmy, czy w ogóle... Okej. Dobra, czyli tędy. Nie, to mogę. How the fuck? Just like before, Mr. Black, it's an inconsistency. Try to use them to your advantage. Oh fuck. Tędy czy nie? Tak, idzie tędy, fuck. Kurde, masakra, nie? Mike, boys, he's over here!
kurde. Fuck. Oła. Piękną muzyczkę. Gdzie to jest? Dobra, miałem kurde badać. Ale sami kurde atakują mnie. Łatwo powiedzieć kurde. Badać. Okay. Czy jeszcze są tutaj tak? Nastawienie. Ale gdzie ją mieć, kurde? Just...
Z windy, dobra. Okej. Okay. I don't understand how this works. Everyone seems off somehow. It feels so real. So do dreams, Mr. Black, until you wake up. That's the best way I can explain. But Pandora is still not fully capable of simulating human behavior. I would advise against creating too much disturbance. Every time you kill someone, you rewrite the memory, which may cause distortion. Okay. Okay. Czyli jak najmniej zabijać. Na twoim smartfonie może ci powiedzieć. Okej, okay, tu jeszcze jeden idzie. Ale on chyba przejdzie na bok, nie? A, bo go też zabiłem, okej. Okay. Okej. Okay. Ciekawe. Konferencja naukowo-technologiczna na górę. Oh, fuck. Pipie. Na górę. Okay. Above you are the research labs. I believe that's where you need to go. A warning. You may come across Roger Howard, the CEO. He was personally overseeing the development of the corner gun. The man never sleeps. Although it's late, he may well be around. You got that? Czy mam czas w ogóle to czytać, bo... Okej, co? Hej, byłem wczoraj na naszym poligonie i co z naszym prototypem? Nie o niego się martwię, widziałem kolesia, który zajmuje się testami. No co to za jeden był żołnierz i aktualny pojemniak i Jasper Prado, słyszałeś o nim? Nie, chociaż Pam z HR wspomniała, że nasi testerzy mają najwyższe kwalifikacje. Tam już nie wiem, ale zdawało mi się, że facet zadaje za dużo pytań. Można by pomyśleć, że ma chrapkę na nasze dane. Martwi mnie to, ale nie mam zamiaru niczego zgłaszać. Trzeba przecież liczyć charakterkiem Howarda XD.
Mleczko, a ty co? Uuu. Pomoc dla brytyjskich weteranów. Jesteś weteranem przeżywającym kryzys. No, znasz kogoś takiego, zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym operatorem, który zapewni ci pomoc, jakiej potrzebujesz. Możesz odwiedzić naszą stronę i skorzystać z czatu za pośrednictwem, którego otrzymasz natychmiastowe, anonimowe wsparcie. Chcemy ci pomóc. Czyli co, jestem jakimś weteranem, który dostał jakiegoś uszczerbku na zdrowie? I... O, i teraz niby... Nie wiem... Nic nie ma do cholery. A tu jest. Okej. Okay. Znaleźliśmy. Sądziłem, że tutaj coś może być. Okej. Okay. Tam. Tak. Dobra, jak się idzie. Widzimy, co tu my tu mamy. Według doniesień ADS ma zamiar zainwestować na 10 milionów funtów w budowę nowego laboratorium i biurowca na przedmieściach Birmingham. Zapytany przez nas o ten projekt, dyrektor generalny ADS Roger Howard zapewnia, że nie jest wyłącznie producentem broni mającym szybkiego zarobku, lecz prawdziwym wizjonerem, który chce zmienić przyszłość nie tylko miasta, lecz całego świata. W wywiadzie Howard zauważył, że dzięki ADS-owi rozwiązania techniczne, innowacyjne, technologiczne wprowadzane są szybciej, na czym zyskuje cała globalna społeczność. Nie chciałem mówić o szczegółach, ale być może dowiemy się czegoś więcej w przyszłym miesiącu podczas konferencji naukowo-technologicznej ADS, która prawdopodobnie zwołana zostanie już w nowej siedzibie firmy. Okej. 0-1 tutaj widzę. Oh fuck. Guys, hey, freeze! I said freeze! Te kropki to chyba one są jakieś ważne.